Nasza ulubiona miejscówka jutro będzie zwiedzana. Yodabashi Camera. Tu można spędzić życie. 9 pięter z elektroniką. Zwariować można. Plus jeszcze do tego są różnego rodzaju jedzonka. Takżeśmy z młodym doszli do wniosku, że po prostu wydaje nam się, żeśmy się w złym miejscu urodzili. Mówię, że się w złym miejscu żeśmy urodzili. Ja się powinienem urodzić w Buckingham Palace, ale jakoś się tak poukładało, że się urodziłem w Kielcach na prostej. Na tronie cesarskim? Będę lobował. I teraz wam młody pokażę, jak się otwiera. Trzeba szukać czegoś takiego, co jest podejrzane. I to jest podejrzane, widzicie to? Patrz. No. Takie przecięcie, widzisz? No. Patrz. No. Nie no, ekspert. Witamy eksperta. I teraz możesz przez to, albo po prostu klasycznie. Klasycznie wyciągasz, ale to już jest złamanie zasad cesarskiego tronu. No, dlatego nie jestem na cesarskim tronie, ale... Kulki z ośmiornicą nam się przypomniały. Nie każdy lubi tą posypkę z tuńczyka. To u góry to jest tuńczyk taki. Tak, tutaj. No, tu były te pączki, no też żeśmy tu siedzieli. Tak, i takie hot dogi jakby. Poprzednia kurnia z Tokio, seria. A tu gdzieś były te kulki takie z bitą śmietaną czy coś. Siema. Ważna informacja, bo w tych takich większych sklepach w Yodabashi Camera, ona jest w różnych miastach, nie tylko w Tokio. To zazwyczaj na elektronikę jest ta stawka 10, czasami 8, takie mają VAT. U nas jest 23, także widać u nas, jak jesteśmy dymani. I tu jak macie wizę japońską taką 30-dniową i paszport przy sobie i kupujecie coś powyżej 5000 jenów, to od razu na miejscu wam tax free, nie płacicie po prostu podatku. Tylko wam takie paragony do paszportu wklejają, może teraz inaczej to wygląda. Tak więc na pewno można kupić sporo taniej, jeśli chodzi o te graty jabłkowe i inne rzeczy, jakieś Sony, obiektywy czy coś. To po pierwsze jest taniej, bo jest kurs jena gówniany dla nich, nie dla nas. A po drugie jest tax free 10% mniej. Tylko figurki, nie figurki. Tak, no, nie, no wszystko jest w dobrych cenach. Żebyście wiedzieli, jaki to jest rozmiar budynku, nie? To nie jest 9 pięter, takie małe, tylko ten budynek jest po prostu gigantyczny. I sam pleasure tu jest w środku. Naprawdę. Nagrywałem, gadałem, ale tutaj wszedł ostatnio, było grube poruszenie, że jest Samurai Mac. To jest u nas tak jak Big Tasty. Ale dzisiaj już nie wejdzie. Wejdzie może jutro. Także Samuraja zrobimy za 25 zeta tutaj. Tego po prawej bardziej fajnego, na czarnym tle. Tak wygląda Macu Donaldu. Stacja benzynowa wygląda tak, że tu wiszą od góry rury. Tu nie ma miejsca na takie Orleny, czy nie wiadomo co. Podjeżdżacie, rura z góry. Panowie, co ambulansik tankują. Bardzo sprytne rozwiązanie. Jest i sklep z figurkami. Tylko nie wiem, kto te figurki zbiera, ale patrz, tu ile jest w środku takich figurek różnych właśnie, dziwnych. Taka jeszcze jest. Na pewno nie można tego nazwać nowością, ale są budki telefoniczne z telefonem. Na kartę i na monety, 10 i 100 jenów. Nieprawdopodobne. Ciekaw jestem, czy ktoś z tego korzysta jeszcze, czy już nie. Ja korzystam. Korzystasz z tych budek telefonicznych? Ja korzystam. To jest fajnie tak, że na skrzyżowaniu jest to zrobione z takiego mieniącego się asfaltu. Nie wiem, czy to jest jakieś kruszone szkło, czy coś. Ale jak się zbliżacie, to widać w nocy, że tu jest takie skrzyżowanie. No fajne. Tu też stacja benzynowa, akurat nieczynna. Trochę można łatwo przegapić taką akcję, bo wszystko wisi u sufitu. No i teraz tylko my i śmieciarze z Tokio się na mieście. Też widać, jak jest instalacja prowadzona na zewnątrz budynku. Nie wiem, czy to do ogrzewania, czy od czego, czy to kanalizacja idzie na zewnątrz budynku. Wnioskuję, że w takim wypadku tutaj nie mają problemu z jakimiś niskimi temperaturami, jeżeli kanalizacja idzie na zewnątrz budynku. I zawsze był w tych azjatyckich krajach problem, bo cienkimi rurami i papier toaletowy to się wyrzuca do kosza, a nie do toalety, nie? Sytuacja wygląda tak, żeśmy przespali do 6 rano. To jest dobry rezultat.
Mamy tutaj już po zmianach, TVP jest w Japonii odbierane. I zupełnie przypadkiem z tragarzami idzie Shogun. Ale powiem wam, że nie ma za bardzo jak jest otwarta jedna walizka, druga tu, no nie ma się jak ruszyć. Chociaż najmniejszy hotel, jaki żeśmy mieli ostatnio, to był taki, że trzeba było walizką wychodzić na korytarz, bo się nie dało po prostu tego zupełnie otworzyć. Robimy przepakowywanie, bo zawsze, powtarzam, jeszcze powtarzał będę, jak macie podręczny plecak, który z wami jedzie w samolocie, to sobie do niego zapodajcie wszystkie takie istotne rzeczy i ubranie na 2 czy 3 dni, jakby walizka zginęła. Ja też jestem w tej sytuacji, że w Azji jest no size, mister, tak więc musiałem mieć to ogarnięte. No i teraz przerzucam z takiego plecaka fotograficznego do walizy wielkiej, żeby gaci nie targać po mieście bezsensownie. Ale nie ma się jak ruszyć. Jeden musi leżeć, drugi może się poruszać po obiekcie. Aparat naładowany, przejrzałem sobie zdjątka, czy nagrania i nawet nieźle wyszły. No, masz kawę, zerów po prostu 7-11. Masz regular albo large. I czy chcesz z mlekiem, czy bez mleka? I wybierasz sobie kubek. A ta jest z lodem. Ta jest B, czyli L. Tu guzik jest. To jest guzik. Po prostu bierzesz sobie ten kubek. Nie wiem, czy u ziomka nie kupujesz kubka do kawy. I tu masz drugą do kawy, patrz taką. Hot coffee, ice coffee. Do wyboru, do koloru. No trzeba tą maszynę wieść. Jeszcze Red Bulla ogarnąć. Dla prawdziwego kurnia Yoshimitsu, to musisz te japońskie kurnia zażywać rana. Rzęszeń, te sprawy. A patrz, u nas są karty do tego. To z Mario wszystko, nie? A u nas też są niektóre, ale to jest nie dużo. Tych prepaidów. A, tu są te paluszki takie do maczania. W tym, w jakimś tam... O, proszę bardzo. Ja tak wam powiem, no 130, 130, 130. To jest mniej więcej 3,20, 3,50. 3,20, 3,50. Ja wam w tych wienach pokazuję, to zawsze przeliczcie po aktualnym kursie, po ile to jest. Ale często tu jest takie coś 100 jenowe, okolice 100 jenów, bo 100 jenów. Czyli 100 jenów przyjmijmy, to jest na dzień dzisiejszy, jak my jesteśmy, 2,80. Zaokrąglam do 3 zł, nie? To tanio. Kup 2, dostaniesz, mam nadzieję, 50 jenów taniej. Tak mi się wydaje, że tu jest taka opcja. Jeśli chodzi o Energole, to jak widać, nie za bogato. A jeśli chodzi o wybór alkoholi, bardzo dobrze. Tutaj jest półka na ciepło właśnie. I tu są to wszystko, co tutaj widzicie, to jest podgrzewane. No i od razu ciepłą kawkę można zrobić. Albo sobie na automacie możesz wygenerować. Kawka pierwszej potrzeby, ale jak widać, tutaj chyba iPhone'owo jest dość grubo. Bo wiszą iPhone'owe ładowarki. A i tu są już mniej iPhone'owe, ale takie normalne, wiesz, jabłkowe, nie? 2580 jenów. Okazało się, że nasza znajomość etykiet się nie poprawiła, ale tam pisze coffee. Tu no się to... okazało, że jest herbata z mlekiem, ciepła, a tu jest ciepła, mam nadzieję, że kawa z mlekiem. Od Bossa prawdziwego, jakuzy. Te same produkty, tylko że nie z oznaczeniem, że są ciepłe, no ale kurna, to jest takie mocno ciepłe. Nie no, teraz a to jest chłodne, jak brałem, to normalnie parzyła w No to szybko, wieś. Tu się szybko masz być zategowany. Ciepłą kawkę, pstryk, cyk, myk, bryk. Jak Bossa oceniasz? Dobra. Kupowałbyś? Mogę, ja takie lubię. Dzień dobry. Dają na przyciskach w windzie. Jeden zestaw, drugi zestaw, plus trzeci zestaw. Tutaj zarobisty ten hotel. I patrzcie, tu jest goście, co możecie umyć swojego pupila. Teraz żeśmy wychodzili tam też z jakimiś jamnikami, se siedzą w wózkach. To dla takich ludzi, co lubią pieski. No my lubimy pieski, bo ty lubi bardziej kotki. Tak. Ale ja lubię pieski. Chcę się tu wieczorową porą chyba zabawić. Nie wygląda mi to jak butelki po miryndzie. Chyba się zaczęło już takie, wiesz, godziny szczytu. My niestety, jako że mamy te... to jest twój bilet. I po 47 tysięcy jenów żeśmy zapłacili za ten bilet. No to masz... było 27 w jedną stronę? Nie. W obie strony do tego wychodziło prawie 30 tysięcy. No. Czyli jak... A i my musimy tymi biletami. Jakbyśmy nie mieli tego... tej opcji JR Pass, pewnie więcej już nigdy nie będziemy mieli. To by było właśnie ta karta miejska przy i płacenie za każdy przejazd. To się opłaca, bo tu nie jest bardzo drogo, jeśli chodzi o przejazdy. Tak więc na luzie. Tak, ale myślę, że tu nikt to przylata, jak lubisz, tak? To jest to nie... Ja mam taką jeszcze,
że w ogóle tutaj 5G nam się nigdzie nie zgłosiło, wszędzie jest 4G. Jest zasięg dobry, prędkość taka około 100-200, ale nie ma nigdzie 5G. Zobaczymy, czy teraz jest luzik. Spokojnie. Ty to chodzisz na gładko, ja? Mamo na kół. No ta godzina poranna trochę powoduje tutaj ruchu dużego. Kiosk. Na stacji metra ewidentnie też lubią na słodko coś przyjąć delikatnie. Teraz procedura. Dawniej to się przychodziło koło tej budki, się pokazywało taką legitymacyjkę, a teraz musimy wjeżdżać tym biletem. Nie jest to wygodne, bo to jest tekturka. Jak przez 2 tygodnie będziemy tym płacić, to się nam tekturka lekko może zużyć, nie?